Mam plan. Jaki? Sprytny. Pomyślał szef Radia Kraków, Marcin Pulit, i zarządził eksperyment. Eksperyment, który polega na oddaniu anteny radiowej Of Radia Kraków sztucznej inteligencji, a w zasadzie prezenterom dziennikarzom wygenerowanym przez Sztuczną Inteligencję. Co ciekawe, pan prezes nie wspomniał, że częścią tego eksperymentu będzie zwolnienie przepraszam zakończenie współpracy z kilkunastoma współpracownikami Of Radia Kraków. Na nieszczęście pana prezesa. Eksperyment ten już teraz wywołał wiele, o ironio, prawdziwych emocji. W internecie powstała petycja opowiadająca się przeciw temu pomysłowi, a z kolei pan Mariusz Pulit wydał oświadczenie, w którym podkreślił, że nikogo nie zwolnił, a eksperyment jest czasowy. A my zapytaliśmy pewnego naukowca, czy sztuczna inteligencja jest w stanie wygenerować dobrego prezentera radiowego. Jeżeli mówimy o poziomie takim, że jest jakiś awatar i ma mnie poruszyć emocjonalnie. No, to o ile ze słowem pewnie by się udało, no to gdybym tego awatara zobaczył, no to bym jeszcze za bardzo w to nie uwierzył i, a, i miał negatywne odczucia, gdybym czym, z czymś takim rozmawiał. Ale to dzisiaj, zaraz to się zmieni. No i oczywiście posłuchaliśmy radia prowadzonego przez AI. Dzień dobry, witajcie we wtorkowy poranek. Za nami koncertowe wydarzenie miesiąca niesamowity występ Nika i The Bad Seeds, który odbył się 11 października w Tauron Arenie. Marzysz o lepszej pracy? Załóż profil na rocketjobs.pl i otrzymuj oferty od dopasowanych pracodawców. Partnerem programu jest producent szamponów dla mężczyzn DX2. DX2 przeciw wypadaniu i siwieniu włosów. STS Game Changer. Dwa gole przewagi i kasa na koncie. Przewaga bardziej. Sztuczna inteligencja może być świetnym narzędziem pomagającym nam w pracy. Nieco gorzej. Kiedy nas w tej pracy zastępuje? Co ciekawe, firma PWC podzieliła się dość interesującymi wynikami badań, z których wynika, że w ciągu najbliższych 20 lat w Wielkiej Brytanii sztuczna inteligencja i powiązane z nią technologie mogą wykluczyć tyle miejsc pracy, około 7 milionów, ile wygenerować około 7 milionów 200 tysięcy, czyli przynosząc wzrost o około 200 tysięcy miejsc pracy. Dziś jednak nie o beneficjentach AI ale o jej ofiarach, a więc o pracownikach OFF Radia Kraków, którzy pożegnali się z pracą. Na stronie internetowej Radia Kraków czytamy Kanał tematyczny of Radio Kraków będzie teraz niemal w całości tworzony przez narzędzia sztucznej inteligencji. Program poprowadzą trzy postaci wykreowane przez AI. Pojawią się w nim między innymi autorskie programy muzyczne, wywiady oraz informacje i tematy adresowane do młodego odbiorcy, przygotowane przy użyciu AI. Nowa odsłona kanału Off Radio Kraków to eksperyment badawczo-medialny, próbujący zdiagnozować i odpowiedzieć na pytanie, jakie skutki może nieść ze sobą rozwój sztucznej inteligencji dla kultury, mediów, dziennikarstwa i społeczeństwa. No to panie prezesie, ja panu podpowiem, jakie są pierwsze efekty pańskiego eksperymentu. To przede wszystkim utrata pracy przez kilkanaście osób, a po drugie... W dużej grupy użytkowników Twittera czy innych mediów społecznościowych. Jako pierwszy publicznie na całą sprawę uwagę zwrócił Mateusz Demski, jeden z byłych już współpracowników of Radia Kraków, beneficjent świetnego pomysłu pana Pulika. W swoich mediach społecznościowych napisał, że od 22 października na antenie usłyszymy głosy trojga nowych prowadzących 20-letniej Emilii Eminowa, studentki dziennikarstwa, ekspertki od popkultury, 22-letniego Jakuba Kuby Zielińskiego, Specjalistą technologii i muzyki oraz 23-letniego zaangażowanego społecznie Alexa, poruszającego tematy związane z tożsamością i kulturą queer. Żadna z tych osób nie istnieje. No, dzisiaj, chyba w swoim komentarzu, pan likwidator Marcin Pulit powiedział, że te dwie rzeczy się ze sobą nie łączą i że najpierw doszło do no właśnie, usunięcia nas z radia, a następnie pojawił się pomysł AI. No ja pamiętam, że już wtedy chodziły głosy, no może właśnie nie wprost o jaj, ale na pewno o czymś nowym. Nie wiem, czy to się łączy ze sobą, wszystko na to wskazuje. No i tak to mniej więcej wygląda. Dlaczego pan likwidator określa to mianem eksperymentu, gdzie chyba media publiczne nie są polem do, do eksperymentów, które no wszystko na to wskazuje, są dziełem jednego człowieka, bo dochodzą do nas sygnały, że nie wszyscy o tym wiedzieli, nie wszyscy się na to zgodzili. Teraz pytanie, kto się pod tym podpisał i kto wyraził na to zgodę, więc czy ja się czuję zastąpiony? No w jakim sensie na pewno tak. Nagle się dowiadujesz, że dzisiaj ktoś robi wywiad z Wisławą Szymborską. No, mamy do czynienia naprawdę z jakimś Orwellowskim scenariuszem, więc no tak, no w pewnym sensie zostaliśmy zastąpieni. Oczywiście tutaj te narracje będą różne. Prawdopodobnie jedna osoba teraz siedzi w redakcji, rzuca prompty tym wszystkim po prostu jakimś narzędziom, i tak naprawdę oglądamy świat z perspektywy, no i z y, po prostu oka i wrażliwości jakiejś jednej osoby. Dodatkowo Mateusz w swoim wpisie zamieścił także link do petycji, w którym on, a także jego koleżanki i koledzy z branży sprzeciwiają się takiemu rozwiązaniu. W tym momencie. Kiedy mówię do Was te słowa, petycja ma już ponad 15 tysięcy podpisów. W petycji, która skierowana jest do Rzecznika Praw Obywatelskich, do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, do Rady Etyki Mediów, do wszystkich ludzi kultura, także słuchaczek i słuchaczy, możemy przeczytać sprzeciw dziennikarzy względem całego pomysłu. Na koniec swojej petycji Mateusz Demski apeluje o powrót do Ofradia Kraków w kształcie, w którym przez lata znali go słuchacze i słuchaczki, do audycji tworzonych z pasją i zaangażowaniem, opartych na pogłębionych i zaangażowanych rozmowach, a przede wszystkim. Na spotkaniu człowieka z człowiekiem? Tam są ludzie mediów, dziennikarze, publicyści, no tak naprawdę wszyscy, bo trochę też chcieliśmy tą petycją zaznaczyć, że to nie jest sprawa tylko i wyłącznie jakiejś małej rozgłośni lokalnej w Krakowie, o której prawdopodobnie nikt by się nie dowiedział, tylko to jest sprawa nas wszystkich. W zasadzie dotyczy to. Yy, każdego sektora, branży kreatywnej i to yy, podobny scenariusz może powstać yy, za chwilę no, w różnych branżach i może dotknąć każdego. Jak się okazuje, do całej sprawy odniósł się również pan Mariusz Pulik, a więc obecny szef Radia Kraków, w tym też Of Radia Kraków. Po pierwsze, powiedział on, że informacja o zwalnianiu pracowników jest fake newsem, a po drugie, zwrócił uwagę na to, że antena prowadzona przez dziennikarzy, wygenerowanych przez sztuczną inteligencję jest. Trzymiesięcznym eksperymentem. Po pierwsze, i pana, panie Bartku, i wszystkich dziennikarzy i współpracowników Radia Kraków chcę zapewnić, że nie zamierzam nikogo zastępować sztuczną inteligencją. A my nie jesteśmy tutaj AI. W tym momencie. To po pierwsze, to nie o to chodzi, bo taki przekaz fejkowy poszedł dzisiaj w przestrzeni medialnej i taka smutna konstatacja, że tak naprawdę ten fake news był produkowany przez dziennikarzy, a nie przez sztuczną inteligencję. Oczywiście, że to nie było tak, że jednego dnia dziennikarze stracili pracę, a drugiego dnia... Sztuczna Inteligencja zaczęła prowadzić antenę ofradia Kraków. Żaden z pracowników nie dostał też wypowiedzenia, bo byli tylko współpracownikami i nikt oczywiście nie miał umowy o pracę wszyscy pracowali na umowach śmieciowych. No przecież. No ale niestety, tak wygląda praca w mediach. Jest wielu dziennikarzy, którzy na stałe pracują w jednej redakcji, jest też wielu, którzy współpracują z kilkoma na umowach śmieciowych. I może pan Pulit nie nazywać tego zwolnieniem pracowników, może nie nazywać tego zastąpieniem dziennikarzy przez AI, ale prawda jest taka, że kilkanaście osób straciło część swojego wynagrodzenia, a ich pracę w tym momencie wykonuje sztuczna inteligencja. Czy likwidator, bo taką funkcję pełni pan Pulit w Radiu Kraków, zrobił coś niezgodnego z prawem? Nie, bo to on jest szefem rozgłośni i w zasadzie podjął decyzję, jaką mógł podjąć. Skupmy się zatem na ocenie tego eksperymentu i szansach. Jakie daje nam AI? Kto w takim razie zastąpi dotychczasowych prezenterów? Kim są ci nowi dziennikarze, którzy będą towarzyszyć słuchaczom podczas podróży samochodem, w pracy czy przy kawie? Możemy sprawdzić to na stronie radia, w dość przewrotnie nazwanej zakładce Off Ludzie, którzy tym razem naprawdę są off. 23-letni Alex, zaangażowany społecznie, 22-letni Jakub kuba oraz 20-letnia Emilia Emi Nowak. Emilia Emi Nowak, Jakub kuba -Zieliński. Jeżeli chodzi o test z kreatywności, to mam wrażenie, że sztuczna inteligencja nieco nie podołała i wzorowała się na polskich firmach budowlanych, zakładanych przez naszych rodaków, na przykład przez pana Grzegorza, który ma firmę Grzechbud, albo przez pana Mateusza, który ma firmę Madbud. I żeby było jasne, takie nazwy dla firm budowlanych są całkiem przyjemne. Moim zdaniem, są częścią naszego pięknego, kolorowego polskiego budowlanego folkloru. Sprawdziliśmy zatem, jak brzmi Jakub Kubazieliński, wygenerowany przez sztuczną inteligencję, i muszę przyznać, że brzmi jak człowiek słychać nawet oddech przed kolejnym zdaniem, które próbuje powiedzieć. Tylko w tym głosie, w tym prowadzeniu anteny czegoś brakuje. Według mnie emocji. Posłuchajcie sami. Dzień dobry, witajcie we wtorkowy poranek. Za nami koncertowe wydarzenie miesiąca, niesamowity występ Nika Cave'a i The Bad Seats, który odbył się 11 października w Tauron arenie. Jak zawsze Nick dostarczył potężną dawkę emocji i charyzmy, a jego występ pełen był melancholijnych, mrocznych brzmień, które porwały publiczność. Zagrano zarówno nowe utwory, jak i klasyki takie jak Red Right Hand oraz Into My Arms. Jeśli byliście na tym koncercie, dajcie znać, jakie były Wasze wrażenia. Zostańcie z nami. Dziś prowadzący wygenerowani przez AI pozbawieni są emocji, moim zdaniem też modulacji głosu i zwyczajnie brakuje im iskry, którą, w mojej opinii, prowadzący antenę radiową powinien mieć. Pójdźmy dalej. Na antenie Of Radia Kraków pojawił się również wywiad z Wisławą Szymborską, polską noblistką. Przypomnę tylko, że zmarła ona w 2012 roku. Pytania naszej noblistce zadawała Emi, inna wygenerowana przez AI dziennikarka. O czym mówiła Wisława Szymborska? Między innymi o książce Olgi Tokarczuk, która powstała 10 lat po śmierci Wisławy Szymborskiej, ale również Wisława Szymborska skomentowała tegoroczne nagrody Nobla. Och droga Emilio, cieszę się, że mogę z tobą porozmawiać, choć szczerze mówiąc wolałabym, żebyś nie zaczynała od tej poważnej nagrody Nobla. Mm -hmm. Zawsze mnie to peszyło, a przecież lepiej rozmawiać o czymś przyjemniejszym, na przykład o kotach. Przeciwników tego pomysłu było zdecydowanie więcej niż jego entuzjastów i nie jestem przekonany, czy autor tego wywiadu spadnie na cztery łapy. Rozmawiając o dziennikarzach wygenerowanych przez sztuczną inteligencję, warto zadać kolejne pytania, m.in. te, które w swojej petycji wraz z innymi dziennikarzami, zadaje Mateusz Demski. Skoro sztuczne twory mają mówić o kulturze, sztuce, sprawach społecznych, sprawach queerowych, bo również taka tematyka była poruszana na antenie off Radia Kraków, to warto zapytać, czy dziennikarze AI potrafią interpretować fakty, czy są empatyczni, mają poczucie humoru, czy mają jakikolwiek kręgosłup moralny. je to w ogóle będą myśli i spostrzeżenia, względem kogo będą wyciągane ewentualne konsekwencje, za słowa, które paści nie powinny. O to wszystko zapytaliśmy Petrosa Psylosa, który ze sztuczną inteligencją pracuje na co dzień. Jeżeli te informacje gdzieś są, e, w internecie, gdzieś mamy jakieś pliki z spisanymi wywiadami choćby, to sztuczna inteligencja jak najbardziej już dzisiaj jest w stanie to tak przetworzyć, że to będzie przypominało świetnie przygotowany wywiad. Jeżeli chodzi o emocje i empatię i kreatywność, no to uważam, że to jest po prostu kolejny etap przetwarzania informacji, które się odbywa w naszym mózgu. Sztuczna inteligencja z kreatywnością, jeszcze całkiem niedawno sobie nie radziła dzisiaj jest turbo kreatywna, wygrywa różne konkursy i potrafi kreatywnie rozwiązywać problemy, zajmując pierwsze miejsca w różnych zawodach. Jeżeli chodzi o emocje, no to czymże jest emocja? Też jakąś formą przetwarzania informacji przez mózg? Na inteligencja, mając dużo danych na temat tego, jak ten mózg te informacje przetwarza i co produkuje, w jaki sposób formułuje różne emocjonalne treści, jest w stanie nauczyć się również takiego sposobu i również w sposób emocjonalny pisać artykuły i wpływać na odbiorców, także, że te emocje poczują. Jeżeli mówimy o poziomie pisania, jeżeli mówimy o poziomie takim. Że jest jakiś awatar i ma mnie poruszyć emocjonalnie, no to o ile ze słowem pewnie by się udało, no to gdybym tego awatara zobaczył, no to bym jeszcze za bardzo w to nie uwierzył i, i miał negatywne odczucia, gdybym czymś, z czymś takim rozmawiał. Ale to dzisiaj, zaraz to się zmieni. Są złe, e, e, diabelskie GPTs w internecie, można to odszukać, które z kolei mają skrzywiony kodeks etyczny i zupełnie inaczej odpowiadają na, na różne kwestie. I tu jest właśnie pytanie o prawdę. Kto będzie za tę prawdę odpowiadał, kto będzie nią sterował, manipulował i wtłaczał do tej sztucznej inteligencji. Dziennikarz wykonując swoją pracę też bazuje na pewnym kodeksie etycznym. AI, która miałaby go zastąpić też powinna. I kto ten kodeks dostarczy, czyja korporacja będzie za tego, powiedzmy, Czata GPT przyszłości, który będzie zastępował pracę dziennikarską, która będzie odpowiadała. No i co tam wtłoczy? No to i, i czy, czy jakieś będą, powiedzmy, wytyczne, co powinna wtłoczyć? Mówię tu o ograniczeniach prawnych. I kto będzie ustalał to wszystko? No może się okazać, że będą różne wersje prawdy. A to oczywiście będzie wpływało na jeszcze większe głupienie społeczeństwa. Sztuczna inteligencja na rynku pracy staje się coraz poważniejszym graczem, a liczba zawodów, które są zagrożone, stale rośnie. Dziennikarze w naszym kraju prawdopodobnie ani dziś, moim zdaniem również ani w ciągu kilku albo kilkunastu najbliższych miesięcy, nie zostaną zastąpieni przez sztuczną inteligencję. Sytuacja, która ma miejsce w Radio Kraków, pokazuje nam jednak, że taka perspektywa jest. Istnieje duże ryzyko, że prędzej czy później w moim lub w Twoim zawodzie przyjdzie nam konkurować ze sztuczną inteligencją. I chyba warto zastanowić się, czy nasze prawo, w tym prawo pracy, jest na to gotowe. Bo moim zdaniem w przeciwieństwie do sztucznej inteligencji problem jest prawdziwy. I to mówiłem ja, Krzysztof Krzychupieszko. Marzysz o lepszej pracy? Załóż profil na rocketjobs.pl i otrzymuj oferty od dopasowanych pracodawców. Partnerem programu był producent szamponów dla mężczyzn DX2. DX2 przeciw wypadaniu i siwieniu włosów. STS Visioner. Nawet 150 tysięcy złotych w darmowej grze. Promocje bardziej. Kliknij w jeden z polecanych filmów, aby obejrzeć najlepsze produkcje kanału Zero.